Trenerze, są 3 punkty, kolejne już, można powiedzieć, jesteście trochę przyzwyczajeni do tego, ale chyba tak odnosiłem wrażenie, że ten Gdańsk nie do końca wam leży. W pierwszej połowie było chyba chwila niepewności, jak ten mecz będzie wyglądał. No w pewnym momencie można by pomyśleć, że historia lubi się powtarzać, bo też prowadziliśmy fakt, że tylko 1-0 tutaj w zeszłym sezonie. No i straciliśmy 3 bramki do przerwy, przegrywaliśmy 3-1, musieliśmy ten wynik gonić. No udało nam się tylko zremisować 4-4 i ta pasta została z zeszłego sezonu przerwana. No dzisiaj dobrze te 3 bramki strzeliliśmy, prowadziliśmy 3-0. No straciliśmy też 3, tak jak w zeszłym sezonie i do przerwy schodziliśmy z remisem. No ale gdzieś tam patrzyło się na drużynę, na poruszanie, na stwarzanie sytuacji, na grę. No to wszystko wyglądało dobrze. To była kwestia czasu. Tak liczyłem i tak też się stało, że po prostu ten mecz sobie otworzymy i wygramy, ale widzimy, że futsal jest brutalny, mogło być różnie. Gdzieś tam jakaś bramka i mogliśmy tego meczu nie wygrać. Na pewno gdzieś tam musimy się mocniej skoncentrować w tych momentach, kiedy prowadzimy, bo fajnie jesteśmy zmotywowani, skoncentrowani na początku meczu. Prowadzimy grę, strzelamy bramki, wszystko jest, można powiedzieć, prawie że idealnie. I gdzieś to krótkie rozprężenie powoduje, że musimy po prostu się denerwować na ławce i walczyć o to, żeby wygrać mecz i zdobyć 3 punkty. Sporo zespołów narzeka tutaj w Gdańsku trochę na nawierzchnię, która jest dosyć specyficzna. Czy dla takiego zespołu jak Rekord, zespołu, który gra dużo piłką, to też było jakimś problemem, szczególnie na początku tego meczu? Na pewno tak, no do tego trzeba się też do tych nawierzchni trzeba się przyzwyczaić. No jest mocno tempa, wolniejsze od parkietu. My lubimy szybko grać, to nas charakteryzuje, że gramy szybko i tą szybką grą rozprowadzamy rywali. No a tutaj trzeba było mozolnie prowadzić atak pozycyjny i czekać, aż przeciwnik się pomyli w ustawieniu obronnym. No i na pewno tu, na tej nawierzchni trudniej nam się gra jak na parkiecie, ale jak widać też gdzieś tam jakoś sobie radzimy. Paweł, kolejne zwycięstwo, idziecie jak burza przez ten sezon. Czy był jakiś moment zwątpienia w tym meczu, czy nawet po tej stracie tych 3 bramek w krótkim czasie byliście pewni, że spokojnie macie ten mecz pod kontrolą? Znaczy, może nie nazwałbym to momentem zwątpienia, ale było widać, że po tych strzeleniach w 3 bramkach wdarło się u nas rozluźnienie w grze, no i drużyna z Gdańska to wykorzystała. Tutaj nikt, gdzie nie pojedziemy, nie położy się i kiedy strzelimy już 1, 2 bramkę, grając w swoim stylu, to widać, że jeżeli troszeczkę spuścimy z tonu, zwolnimy grę, każda drużyna może się przeciwstawić i to jest jakiś sygnał, że zawsze musimy grać na 100-120% i wtedy nasza gra jest dobra, szybka i skuteczna. Niewiele kolejek pozostało do końca rundy zasadniczej. Jak na razie nikt nie znalazł sposobu na Rekord. Macie gdzieś w głowach to, żeby już bez porażki, bez remisu, bez straty punktów przynajmniej tą rundę zasadniczą zakończyć? Znaczy, my nie myślimy o tej pasie, którą tam każdy liczy, tych meczy zwycięskich, kolejny. My po prostu z meczu na mecz staramy się zdobywać 3 punkty i to jest nasz cel, a co się będzie działo na dole, Gatta czy pogubi punkty, Klirek, Spiast, my się tym na dzień dzisiejszy nie interesujemy, bo tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby zdobyć 3 punkty, grać w każdym kolejnym meczu dobrze, a to nam przyniesie na pewno ten bagaż tych punktów, które w rundzie finałowej będzie bardzo ważne, bo to będą mecze, które będą decydowały tak naprawdę o wszystkim i zauważmy, że Gatta, jeżeli zagra na Katowicach, tam strata punktów, to każdy mówi, my mamy 13 bodajże punktów przewagi, dzisiaj 16, ale to się gdzieś zmniejszy, gdzieś pogubimy. Dzisiaj mógł być taki mecz, gdzie już każdy powie, aha, pierwszy mecz przegrany albo zremisowany, już gdzieś gubimy punkty i tak naprawdę coś się dzieje złego, podział punktów i może być już gorąco, każdy przewiduje. My się skupiamy na swojej grze, żeby grać coraz szybciej i skuteczniej, a co przyniesie, poczekamy po tych 4 kolejkach. Wojtek, trener Andrzej Szłapa mówił, że wyglądało w pewnym momencie, jakby historia lubiła się powtarzać. Ostatecznie Rekord po raz kolejny w tym sezonie wygrał, ale w pierwszej połowie byliście bliscy tego, żeby te punkty zostały w Gdańsku. No tak, no. Skończyło się na tym, że napędziliśmy stracha. Trochę to za mało dla nas, bo chcieliśmy oczywiście jakieś punkty urwać. W drugiej połowie myślę, że zasłużyliśmy też na bramkę jedną przynajmniej, albo dwie. Szkoda, że nam takie wpadły, ta pierwsza, no, szczególna, Rafał Franz naprawdę, no, pięknie to strzelił i rzut wolny taki, no, to też mogło nam się nie przytrafić i im dłużej byśmy wytrzymali, tym pewnie dłużej by Rekord tam napierał i miał, powiedzmy, denerwował się, a my byśmy może z jakiejś kontry coś strzelili, no, tak się nie stało, Rekord odjechał, nam nie sprzyjało trochę szczęście, bo mówię, tam gdzieś słupki nie wpadało, to obok, to bramkarz, to coś tam, no i tyle, skończyło się na napędzeniu stracha.
Też niepełna kadra dzisiaj AZS-u, pauza za kartki, Mateusz Wesserling, Michał Horbacz chociażby. Czy to też gdzieś może, gdyby ci zawodnicy byli w tej drugiej połowie, byłoby łatwiej, szczególnie jeśli chodzi o jakiś moment odpoczynku? No na pewno, to zawsze jest tak, szczególnie z taką drużyną, z którą naprawdę trzeba się trochę nabiegać i no szkoda, że nie byli dostępni dla mnie, ale ta dzisiaj ósemka, którą miałem, no dała z siebie wszystko, jestem z nich dumny, bo no naprawdę pokazali kawał dobrego futsalu momentami, no i tylko się cieszyć, że może być tylko lepiej. No, mam nadzieję, że trochę w drugiej połowie zabrakło tych sił, oczywiście, na to, żeby odpoczywać. Ja dzisiaj grałem trochę więcej, Tomek Poźniak bardzo dużo, więc musieliśmy się naprawdę tutaj dobrze postarać, żeby to się udało. W końcówce rzeczywiście zabrakło sił, wynik ciut za wysoki. Teraz Jacek się odwalę. Jacek, przed meczem chyba nikt mocno nie spodziewał się tutaj punktów z rekordem, ale w pierwszej połowie napędziliście Stracha liderowi tabeli w tym sezonie. Tak, każdy nas skazywał w tym meczu na porażkę, ale w szatni sobie powiedzieliśmy, że rekord kiedyś może się potnąć i może czemu nie dzisiaj. Niestety nam się to nie udało, rekord był na pewno lepszy w tym meczu, ale myślę, że nasza postawa nie była taka zła. W przerwie rekord na pewno tam musiał sobie ostre słowa powiedzieć w tej szatni, żeby zdobyć tutaj punkty. Kilka ładnych bramek na niekorzyść trochę ciebie, na twoją niekorzyść. No, trzeba chyba pochwalić rekord, czy Rafała Franca szczególnie za tą czwartą bramkę, bo chyba nikt, łącznie z tobą, łącznie z kibicami, nie spodziewał się, że tak zostanie wykończona ta akcja. Tam popełniłem też ja błąd, krzyknąłem, myślałem, że Rafał w tym momencie odpuści, ale jest to stary lis, jak pokazał i wykorzystał to. Bramka naprawdę piękna, ale no co, no trudno, no takie bramki padają w futsalu, to jest piękno tej dyscypliny.